Tytuł kursu: Roboty okładzinowe. Moduł: Charakterystyka ogólna okładzin. Temat: Okładziny z tworzyw sztucznych. Witam i raz jeszcze bardzo serdecznie i dziękuję, że zgodził się Pan poświęcić nam chwilę czasu i opowiedzieć o właściwościach okładzin i materiałach z tworzyw sztucznych, z których są one wykonywane. Witam serdecznie. Tak, bardzo często podczas wykonywania robót okładzinowych stosuje się różnego rodzaju materiały z tworzyw sztucznych, takich jak materiały z polichlorku winylu, laminaty melaminowo-formaldehydowe, elementy poliestrowe i polimetakrylanowe. Zatem czy mógłby Pan nam powiedzieć, czym właściwie są tworzywa sztuczne? Tworzywa sztuczne są to materiały zawierające jako podstawowy składnik wielkocząsteczkowe substancje organiczne, polimery, nazwane też żywicami syntetycznymi, oraz dodatki, wypełniacze, plastyfikatory lub utrwalacze oraz barwniki. A dlaczego są one tak ważne w robotach okładzinowych? Znaczenie tworzyw sztucznych dla rozwoju techniki okładzinowej wynika przede wszystkim z różnorodności materiałów i ich cech techniczno-użytkowych oraz ze stosunkowo dużej łatwości ich przetwórstwa i obróbki. Na przykład współczynnik rozszerzalności cieplnej dla tworzyw sztucznych w stosunku do betonu jest 7 razy większy. Materiały okładzinowe z tworzyw sztucznych otwierają niemal nieograniczone możliwości wzornicze, to znaczy możliwości uzyskania barwy, faktury i wzoru dekoracji powierzchni. Zatem czy mógłby Pan nam powiedzieć, jakimi właściwościami charakteryzują się tworzywa sztuczne? Każde tworzywo ma określone właściwości decydujące o jego zastosowaniu. Właściwości te nazywamy cechami technicznymi i dzielimy na trzy podstawowe grupy: fizyczne, mechaniczne oraz chemiczne. Jakie są zatem te właściwości? Okładziny z tworzyw sztucznych mają szereg korzystnych właściwości techniczno-użytkowych. Do nich możemy zaliczyć odporność na zawilgocenie i działanie czynników chemicznych, możliwość uzyskania materiałów o strukturze mikroporowatej, umożliwiających dyfuzję pary wodnej lub materiałów niemal zupełnie szczelnych, odporność materiałów na wpływy mechaniczne, uderzenia, zarysowania i tym podobne, może w zależności od materiału kształtować się dość w szerokim zakresie. To samo dotyczy odporności termicznej. Są materiały wykazujące odporność stosunkowo małą, np. PVC 60 do 900 stopni Celsjusza, mają jednak również inne, o odporności termicznej dochodzącej do 2000 stopni Celsjusza. Czy mógłby Pan nam teraz powiedzieć, jakie wyróżniamy materiały z tworzyw sztucznych? Materiały z tworzyw sztucznych to płytki okładzinowe płaskie, płytki okładzinowe z twardego PVC, laminaty, elementy wytłaczane z twardego PVC, elementy wytłaczane z miękkiego PVC, tkaniny napinane, folie okładzinowe z PVC. A jakimi technikami są one wykonywane? Zazwyczaj w robotach okładzinowych stosowaną techniką jest klejenie klejami dyspersyjnymi, klejami kontaktowymi oraz rzadziej klejami żywicznymi do klejenia na zimno i na gorąco. A co z materiałami dodatkowymi do ich wykonania? Do materiałów potrzebnych do wyrównania podłoża potrzebna jest zaprawa. Zaprawa jest to mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypełnieniem mająca na celu wiązanie, czyli przejście ze stanu płynnego, plastycznego w stały. Bardzo Panu dziękuję za wszystkie odpowiedzi i poświęcony czas. Nie ma za co. Zawsze chętnie pomogę. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.